A nie w tą stronę poszliśmy? No dobrze, tędy, tak. A, tutaj gdzie to nie będziemy, co? Dobrze? No, czyli tu też musi woda przyjść. Może jednocześnie musimy z dwóch stron strzelić, czy... Ale opada, widzisz? A tu też są chyba, wiesz, te... Ale też są tarcze. Więc cofnij się. O, tu leci woda, ty. No co jest, kurwa? Banek gruby, najwięcej miejsca. Pojedynczo. Dobra, to są dwa wejścia, nie? Tu też jest. I tam poszedł. Co tam jest? Fajnie. Co tu jest? Nie, a to jest ten, co ty walczyłeś wtedy i tutaj... Ten, co nie wiem, co to jest. Dobra, jebać to. Drewniana misa, hejże ino dyna, dyna jebać bęka z kurwy syna. Aha, aha. W prawo chyba. To trzeba gdzieś strzelić znowu? Chodźcie to... z lewej strony chodźcie. Z lewej, nie? Z lewej. Przejście znalazłeś. I tędy chyba. O! Czym jest to przeciążony? To chyba nie tu. Nie. Tam. Z tamtej strony, no. Nie, no. Tam jest. Nie, nie, nie wiem, może mi. Czekaj. Kurwa, co się. No, dobra. Trzeba chyba. O kurde. No jo, trzeba stąd, ty wiesz? Jo? Myślisz? Tędy, tędy. Prawie jak ten... Lara Croft? Tomb Raider. O, to zajebisty potwór. Bazyliszek, sorry. Co? Harry Potter. Bazyliszek, kurwa. Kurwa, wygląda.
drzwi. Ja łuku nie mam, to ja mogę go tylko tak... Kurwa się zespernił. Jeszcze w ciebie celuję. Zaw ciebie. No kurwa, sam się gotuje, ty, obiad. Jak on wygląda, kurwa, spoceniec gruby. Alright. To takie proste było? Tu się nauczycie tego, rzeczy. Gdzie? Stoi tutaj, o. I tej tarczce czerwonej. Tylko ta teczka czerwona, nic innego? Jo. Tu gdzieś wyjście chyba, wiesz, tutaj. Jo. O. Tam te kraty, nie? Jest wyjście. Mody jutro sam leci? Jutro mam do roboty nie iść? O kurwa. No i smy. Już na powierzchnię. I jak wyjść stąd? No masz tą kratę z tyłu za tobą, tam gdzie zabiłeś te. A, no. I więc wróć na powierzchnię. No, no. Spokojnie. Banonki. Banonki? Banonki. Bububu? No. Czekaj, gdzie myśmy konie zostawili? Konie są w łazie, wiesz? Jo, wróciły na chatę. Wróciły na chatę. Wróciły na chatę. Idziemy do Czerwonego Miasta jeszcze tu? Nie, mi się ogólnie nie chce, ja zaraz. Sorry. Ja jutro chyba nie jadę do roboty, bo młody pisze, że sam leci jutro. No to nice. No, no to jest, że nie, no żal właśnie, bo ja muszę tego, wiesz, ogarnąć, żeby zatrudnić, a nie kurwa, wiesz. Nie, nie pojadę i chuj. Wcipy cię mają. No właśnie, kurwa, też tak myślę. Coś tu jebie ta robota. No, coś jebie tą robotą, no ale to by nie jebie dwóch, nie? O, czekaj, Banek zostań, bo zaraz czystka będzie. Teleportuj się do nas. Czekaj. Możemy się teleportnąć do naszej bazy? Oczywiście. Możesz się zabić, nie? Mhm. Ale gdzie najbliższy mieliśmy ten teleport? U nas, nie? Bo kurde nie pamiętam, gdzie był najbliższy teleport koło nas. No tak ciemno, że no masakra. Może uda nam się smoka zajebać sobie. Ej, no to jak hieny są w plecaku, ten. No i co? Bo te hieny, przykładowo te zwierzaki, które mi... by się tam... tego gościa! Na krawędzi klifu. Aj. Gdzie jesteś? Ja jestem tu. Chcę sobie powalczyć. O, jakieś ziomki. Jesteś śmieszne?
Większość z nich to były czwórki. No. No, dwie czwórki znalazłem. I to miejsce zginąłem teraz. Zepnę do bazy. Ej, bez portek latam. Portki mi się zniszczyły. To jest kitu. Zarąbiście, portki mi się zniszczyły. Ha, ha, ha. Mam jakieś portki zastępcze? Były chyba zastępcze. Kurde, to z modem nie jadę. No ale lipę cię odwalili, nie? No. Chuj ta robota kurwa, to się wkurzył do szkoły innej. Te dam do naprawy. Stalowy trójząb. Nie, czy... Wrażenia 48, przybiony pancerza. Imienna pika. Pika, pika? Ja mówię, że konie wróciły do naszej bazy. A, dobra, są, no faktycznie. Faktycznie są. Czekaj, w Justynie były... Kiene. Kiene były. Nic, może to się zrobić. Nie wiem, kurwa, uda się dzwonić do niego, kurwa. Co? Nie wiem, czy dzwonić do niego, czy co, kurwa. Nie wiem, dzwoń. Ale trochę po chamsku potraktował, tak trochę, no fajnie. No nie fajnie, kurwa, oj, praca. Jednego bierze, kurde, jednego nie, no tak. Nie, chodzi o to, że ten co jeździ to jest znajomy, on nie jest na umowie ani nic, on jest po prostu taki, żeby przyuczyć i on jeździ po na telefon, jest znajomy, wiesz, bo on nie ma kierowcy, ten gościu i po prostu znajomy jeździ u niego tak, żeby na razie, wiesz, no to ja poszedłem na przyuczenie, tak? No i kurwa, wiesz, ani on nic nie dzwoni do mnie, ani nic, kurwa. To nie jest za przyuczenie, kurwa. No, mówię, kurwa. No, trochę nie jest za przyuczenie, jak... No, ile? Tydzień czasu z nim pojeździłem, nie? Z młodym. Za darmo. No, za darmo, no. Był za frajer, no. Jakbyś, wiesz, jakby dał ci poprowadzić, wiesz, tam w jedną czy drugą stronę. Chodzi o to, że też jak, wiesz, no na początku nie chciał, a nie chciał. Raz jechałem, to tylko, wiesz, na młodego karcie jechałem, kurwa, jechałem tego, bo wracałem, nie, tam tego, to na jego karcie, bo normalnie swoją powinienem wsadzić, nie, ale raz na jego jechałem, bo wracaliśmy, mówię, masz, ale to pierwszy raz w sumie, jak jechałem z nim, to dał mi na jego karcie jechać, nie? Później już na swojej, ale wiesz, to... Tu powinien jechać jeszcze z młodym z parę razy, kurwa, pokierować. Wiesz, tu pokażę przyczepę, kurwa, tam po sram, tu co jak. Bo wiesz, chodzi o to, że tam jeżdżę na porty, ja byłem z nim na dwóch portach, a jest chyba więcej rozładunków, nie? I wiesz, żeby młody pokazał. No, no. Ja idę po fajkę. No, po fajkę, nie rozbierajcie się przy tym.
A się, nawet się nie was. Ono się na tym dworze robi. Dobrze, tylko fajka, szybko fajka w oknie i gra gitara. No, tu moje fajne hieny się robią. No, hieny. Teraz kolejny jaguar i kolejny nosorożec. Wszystko będzie? To jeszcze kawałek jest do czystki. Jest spory kawałek jeszcze będzie. Musi dojść do samego końca, tak? Czy jak to? O, nie wiem. Jeszcze raz będę czysty. Szkoda, że nie zrobili, żeby można było jeździć na tych grysach. Chuj, muszę roboty szukać. Podziękował i chuj. Ehe. No, bez kitu. A, pojeździłeś z nimi i podziękował. Oko ziomek. Nice. Straciłeś czas. Nice. Niezły typek, niezły. Dobra, co robimy, ej? Zjeba mi się masakra. Krokodyl. Ja pierdolę. Mega dół. Wszystko to robię. Teraz czy zaraz?
Muzeum wszystko być. Z której strony można obserwować? Co obserwować? Wszystko. Ty będziesz uczestniczył. Sorry za smark. Idę pozbierać trochę lesów, nie ma lesów. Co ci te pantery, kur... Niezły typ, powiem ci, kurde, masakra. Wracam na ziemię Akropolu.
My tu nie mamy dwóch kucharzy. No, po tych jagu. Jakiś koń nie miał żarcia, nie miał tego siodła czy czegoś. Nie, na parze jak nie wiem, nie? No jak co ty robisz? Mek. Mek. Czekajcie, czekajcie. Co tam się dzieje? Zrobi to. Ty, bo zaraz czystka będzie, kurwa. Punkty mi nie rosną. Punkty. Starce chyba co innego powinno.
kurwa koziot. To on teoretycznie powinien za mną cały czas łazić. Ja tu. Z której strony ta czystka będzie? Za chwilę. Bije. Mek, kurwa, co się stało? Czekaj, ja nie jestem, nie mam nie na grze, poczekajcie, bo muszę ogarnąć tutaj co ja. Teraz, kurwa. Co muszę roboty, co? Kurwa, szukać. Dlaczego? No, podziękował, nie? Co ty gadasz? No, powiedział, podziękował mi, powiedział, że... Tego, ja mówię jutro bym, i się pytam co gościa, co i jak, podzwoniłem. Się pytam co i jak, mówię z jutro z młodym pojadę i tak dalej. Mówię do mnie, tydzień z nim jeździsz, kurna, i nie pojedziesz sam jutro? Ja mówię, kurwa, tydzień z nim jeżdżę, raz samochód prowadziłem, pierwszy raz w życiu automat, nie? No ja mówię, że ty już wiesz, wszystko wiesz i tego, nie? No ja mówię, no nie wiem, jeszcze pojadę z nim do piątku i wtedy w poniedziałek mogę jechać sam. Mówi, nie, no to ci podziękuję i się rozłączył. Żebym sobie pracy szukał i chuj. Cześć, no typa. Jezu, kurwa, ja pierdolę. Ole skurwicy. No powiedziałem mu, że sam pojadę, nie? No on tak od razu chce ci wrzucić. Powiedziałem mu, że sam pojadę i widzisz, no. O Boże. No i chuj, jutro wolne. Ten stary taki kurwa przymulony, nie? Ten szef, jo? Ta. No bo to z nim go dałeś. Ty, ale... Tydzień kurwa zmarnowałeś czasu. Oh!
teraz sobie zobaczę YouTube'a, jak jeszcze ten... Wysłałem ci zdjęcie. Będę jak napisał. Zobaczymy, co tu ciekawego na YouTubie. Widziałeś, co ci wysłałem? Iwo, mi wysłałeś coś? No. Na czacie chyba... Na czacie? Żeby nie widzę. Teraz. No. A skąd masz nowy avatar, kurwa? Który? Na Twitchu jeszcze muszę zmienić. No lepszy, lepszy. Na Twitchu jeszcze muszę zmienić awatar na coś innego. Wiem na co. Na co? Ja ci piąty. Dobra, nowy ten jest. Czystka, Benneke. Czystka? No zobacz, co jest timer. 15 minut. 15 minut, eee. No ale jakieś gówno przyjdzie pewnie, kurwa. Zdążymy coś zobaczyć na... co oni tu za szkurte. Która kupiła sobie miliony obserwujących z Indii. Dzisiaj przyjrzymy się tej pani oraz jej odpowiedzi na zarzuty Dubiela. Dodatkowo Quavon Fide przekroczył 2 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify i z tej okazji postanowił wstawić bardzo specyficzną piosenkę. Technoblade uzbierał 320 tysięcy dolarów w 4 godziny streama. Chris punktuje Lexi Dubiela za robienie słabego daily. Tyron Woodley wytatuował sobie tatuaż z napisem kocham Jake Paula. Verso zrobiła update w sprawie Logasowy. Zerkniemy, co się dzieje u typa, co się obżerał dla kontentu. A na koniec youtuberowi grozi 500 lat odsiadki za oszustwa. 500 lat od siatki. Za oszustwo.
Tu macie reporterów dzisiejszego odcinka i linki do nich znajdziecie w opisie. Subskrybuj kanał, żeby być na czasie ze wszystkim, co się dzieje w internecie. A teraz lecimy do pierwszych tematów. W ostatnim odcinku wspominałem wam, że będę robić materiał dookoła afery związanej z tym salonem fryzjerskim, gdzie m.in. swoje włosy robiły dziewczyny z ekipy czy inne popularne influencerki. I mam już zebrane wszystkie potrzebne materiały oraz odpowiedź samego salonu do całej afery, więc wbijcie tyle do 24, jutro wrzucam wam kolejne newsy, gdzie m.in. poruszę ten temat. A dzisiaj naszym pierwszym tematem będzie Verso. Sami znacie aferę z tym całym logiem. Nie ma co tutaj wszystkiego na nowo przytaczać, ale wygląda na to, że sprawa zaczyna się prostować, bo Weronika ostatnio dostała tego update'a do siebie na story. Tak, dostałam już odpowiedź, biuro projektowe do afery, z moim prawnikiem już podjęło negocjacje ugodowe i sprawy idą w naszym minut. Spoko wieści, myślę, że jak już tam są w kontakcie, to na pewno dojdą do jakiegoś porozumienia. A mówiąc o porozumieniu, to ostatnio wam mówiłem o kolejnej wygranej walce Jake Paula. Tym razem to było serio prawdziwym i doświadczonym zawodnikiem UFC, czyli Tyronem Woodley, który po przegranej chciał dojść z Jake'em do porozumienia i wyprosić go o rewanż. Na co Jake się nie zgodził, chyba że Tyron wytatuuje sobie napis "Kocham Jake Paula". I chłop to serio zrobił, wytatuował sobie ten napis na palcu i wrzucił to zdjęcie na Instagrama, pytając się, gdzie jest Jake. Generalnie no sam fakt, że on włączył sobie komentarze pod zdjęciem z tym tatuażem, to chyba mówi samo za siebie. Pod innym postem, gdzie już miał włączone komentarze, to pojawiły się tam wiadomości w stylu "byłeś legendą, a teraz co to ma być". Mi się wydaje, że generalnie to Jake go mocno strollował, żeby on jeszcze bardziej upokorzył się po porażce. No bo kurde, jak to wygląda, jak gwiazda UFC tatuuje sobie, że kocha youtubera, jednocześnie go błagając o rewanż. A tak wyglądała odpowiedź Jake Paula w formie wideo na jego tatuaż. No way did a grown ass man just get a tattoo that says I love Jake Paul. This is my official response to Tyron Woodley getting the tattoo. Jak dojdzie do tego rewanżu, to oczywiście o wszystkim was poinformuję, więc subskrybujcie i bądźcie na bieżąco. Jak mówimy o Jake'u, to on ogólnie ma kilka nutek na swoim koncie i z tego powodu założył nawet Spotify'a, żeby tam rzucić te piosenki. Ale wczoraj zauważyłem nową piosenkę na jego koncie pod tytułem Jake Paul to n***a. I myślałem, że to jest jakaś jego nowa piosenka, bo to by nawet było w jego stylu. On miał nawet piosenkę pod tytułem Jake Paula, ale odpaliłem sobie tą nową nutę na Spotify'u i zdecydowanie jego konto zostało zhakowane, ale to w sumie sami słuchajcie. W ten piątek o 20:30 na moim Discordzie będę znowu grać z widzami w World of Warships. Jak chcesz paść na gierkę, to po pierwsze w pierwszej linijce opisu masz link do pobrania statków, a samo World of Warships jest oczywiście... Statki są tak beznadziejne... Oczywiście darmowe i z linku poniżej dostaniecie na start 7 dni konta premium, 2,5 miliona kredytów, rzadkie okręty i wiele, wiele więcej. Sama gierka polega na bitwach morskich, w które możecie grać razem ze swoimi znajomymi w jednym dywizjonie. Do dyspozycji macie dokładnie 400 okrętów oraz kilkadziesiąt mapek, gdzie na każdą z nich przypada inna strategia, więc na pewno nie będzie się wam nudzić. Jeszcze z takich ciekawostek, okręty w World of Warships są wzorowane na podstawie prawdziwych statków z pierwszej połowy XX wieku. I koniecznie wpadajcie w ten piątek o 20:30 pograć ze mną. Wzorowane na prawdziwych statkach Warships, a w opisie zostawiam wam linka do pobrania. Mamy jak złotem, niby coś obserwowane. Kłopo na fidę jako drugi raper w Polsce, bo pierwszy mata. Co? Mutanty jakieś. 2 miliony miesięcznych słuchaczy na Spotify. I z tej okazji postanowił wstawić ciekawą, bardzo artystyczną i głęboką piosenkę. Nie wiem, co autor miał na myśli, ale na okładce tej piosenki są jakieś liczby i nie za bardzo wiem, co one mogą znaczyć. Jak ktoś z was ma jakąś teorię, to zarzućcie ją w komentarzu, bo ja z matmy to byłem generalnie słaby. A Kłebo wrzucił jeszcze reakcję swojej dziewczyny na ten utwór. Jeszcze, drogi widzu, chciałem cię zaprosić na Filozofiwer. Zobacz tylko na te piękne koszulki z haftami z przodu. Będę kazać twoje koty w jebie. Co ty, zostaw moje koty. Za dużo tych zwierząt już co mamy. No to wystawię na czystkę podu i zostaw jednego kota. Jaj, kurwa. Oskuruję. Ciebie zaraz oskuruję. Jeszcze krokodyla ci się zachciał. Ustaw koty na czystkę z przodu. Jak się je przynosi? Może i nie wiem, gdzie będzie czystka, już nie wiadomo. Nie wiadomo. Chodź.
To się go nie przynosi, wie? Ja ci mówiłem, jak się przynosi. Tak się przynosi. Nie, tego zostaw tutaj. No ale Guara się boi. Kroksa możesz dać na ten. Jeden ze słoni. Krokodil. They go. Rhino. Raz. Piękne tygryski chciałeś usuwać. Rhino też przestawimy. Pancerze dać, to było spoko. A co mamy tyle Rhino w ogóle? Ty coś tam zdrosił, kurwa. Nie? Złego to nie będę. No. I trochę przerzedzone. Trochę przerzedzone. Ej, zabrałeś mi tu kota jednego tego. Nie. Ja się zaraz rozrzec, tak. To była puma. Gdzie ja bym postawił, kurwa, nie było. No, tu stoi, o, silna, kurwa. Fajnie wygląda, nie? To jest pantera. Czekaj, tylko jeszcze jednego nosorożca. Mamy go też tu. A się wkurwiłem teraz. Co? Kurwa mać, wkurwiłem, kurwa. Kurwa, bym pojechał teraz, miałem do piątku jeździć z młodym, kurwa, i pojechać w poniedziałek
do tego sam do Gdyni, kurwa, już jeździć cały tydzień. Normalnie, że na umowie to chuj. Ja co? Jest. A z kim ty gadałeś, kurwa? Ten... No z szefem. Tym, co on pisze? A, nie, teraz moją tam pisze, mówię o tym, nie? Jaki spierdolony gościu, skoro kurwa on nie wie co ten, co ten. No. Zrobiłem dopiero, wiesz, świeżo, wiesz, prawo jazdy, no w sensie mówię, że świeżo, ale nie świeżo, tam mam już spory czas, nie? Tylko chodzi o to, że nie jeździłem nigdy automatem, nie? I ta, wiesz, i ciężarówką z niełamaną przyczepą. Dlatego mówię, doświadczenie trzeba nabrać na początku, nie przecież każdy kurwa orłem jest, że od razu wsiada i jedzie, nie? No to. No i mówię, no doświadczenia, no to mówię. No to pojadę, nie? Pojeżdżę z młodym, tak dalej. Młody tak mi jeszcze wszystkiego nie pokazał, powiesz, tu się port zmienia, tu się coś zmienia, tu SMS-y, tu tamto. No i on się pyta, czy pojadę sam. Ja mówię, no nie mam doświadczenia, jeszcze bym chciał pojeździć do końca tygodnia z młodym, nie? No, chuj, no to podziękował i nara. Nie, bo według niego tydzień czasu starczy, nie? Najgorsze jest to, że tydzień robisz za darmo, kurde. Co wyobraź. No. Jest jeden tygrys, który tutaj był koło tego, koło bazy. Od drugiego wejścia. No. To przełożył. Jestem 9, 7. Że od tamtej strony zaatakowali. Tu na dole, ale... mi trzeba korzystać. Dziecka z tego.
do tamtej strony zobaczyć. Coś koło drzwi podeszło. Od wody. Tam gdzie jest zejście na dół. No, jest jakiś tygrys. Goryla, który atakuje. Jest to cała czystka. Że będzie z dniem 20 takich kotów. Chuj tam się wyśpię, jutro będę dzwonił. Dzwoń, pojadę z sąsiadem, będę kurwa jeździł i chuj tam, w sensie za granicę na międzynarodówkę pójdę od razu. Się wjebie i tyle, no trudno. Nie ma co się przejmować. Zadzwoni. Nie chcę tego do roboty iść. No będzie dzwonił pewnie w poniedziałek, bo gdzie chciał, żeby jechać, kurwa, bo nie będzie miał kierowcy, a wiesz, a ja już będę obeznany, powiem co i jak, nie? W sensie, wiesz, będę wiedział gdzie i co, nie? Ja mówił, że tym gości pewno, że jeszcze zadzwoni, a. Nie? Tak. Jeszcze raz zadzwoni pewno, bo to... Możesz powiedzieć, stary, ja już dostałem inną szansę od kogoś innego. Już nie znajdziesz. To już to wszystko, to już była czystka?
to czystka jest, a wy beze mnie, kurwa, nie mówisz mi? No nie ma nic. Już mówimy o tym cały czas. Nie mówię, nie ma nic. Ale jest jeszcze cały czas. A co, nowej roboty szukasz? Nie, no jutro wstanę na spokojnie i chuj, dzisiaj sobie pośpię. Dzisiaj posiedzę z tobą, a jutro będę dzwonił. W sensie, no, a jak nie, jak się wkurwię, to pojadę z szwagrem, kurwa, za granicę tydzień czasu i będę jeździł później sam na międzynarodówkę. Tylko na plandekkę, nie? No, gdzie jest to twoja, gdzie jest to twoja czystka? Wiesz, mam tu propozycję pod dom, ale tu jest 18 na godzinę, kurwa, i jeszcze na stary tachograf, żeby musiał ręcznie pisać kartki, kurwa. Stara ciężarówka w manualu, kurwa. Manualu tir? Teraz większość samochodów ciężarowych to już ma automat. Ja wiem, a są jeszcze stare, mają manuale, nie? Znaczy, to bym się przynajmniej nauczył jeździć. Na ciężarowych, na tym. Zobacz, jak mi jutro nie zadzwoni młody albo coś w tym sensie, jego syn, bo ja z tym synem jego w ogóle gadałem tego, nie? To mnie ogarnił wszystko, nie? No, i tego. Jak nie zadzwoni młody do mnie, że mam przyjechać, jechać, kierować, no to chuj tam, to ja coś szukam pracy wtedy, nie? Chuj tam, wyjebane, no. Tylko wiesz, najgorzej kasa się kończy, ale starzy mi dadzą kasę w razie, co powiedziała mama, nie? Że jak będę potrzebował, to mi da, nie? Piękna ta czystka, była i nie ma. No bo to zwierzęca była z nimi. No, zwierzęta były? Ale niby jest jeszcze. Alkohol wie, gdzie są. Może w murze się poblokowały. Nie wiem, tutaj mu. Chodź tam sprawdzimy, kurwa. Wszystkie zwierzęta wystawił na początek. Hieny, kurwa, na chuj ci. Wszystko zgarnia, tu Benek jest, kurwa, Benek Life. Benek KLB, Benek Life, Benek Start. Tylko tego nosorożca mnie ruszy. Co ty z nim chcesz zrobić? Benek Life. No gdzieś, kurwa, są jeszcze ty. Tu są dwie małpy. Ale rozjebały coś. Co, mur rozjebał? No, kawałek. Co ty go? No, tutaj. Chodź do mnie. Tutaj, chodź. Tu chodź. Tutaj jesteś, jak się idzie do góry na ten. Jak się idzie do góry. U, chodź. Widzisz mnie? Widzisz mnie? Od wody. Wody tam, gdzie jest mapa. Widzisz mnie? Ula, widzisz. O nie. Co robią jeszcze? Kurwa! O, tu Benek się bije z małpami, kurwa. Ze starymi. Jest jakiś tu czwóreczka? To była czwóreczka. Zajebał, ale tylko... Zajebał czwórkę. Chuju. Nie wiedziałem, że to czwórka.
No ty nigdy nie wiesz, kurwa, że to czwórka. Jak nie ma numeru przy Niko, to czwórka jest. Jest złoty pas. A, ty rozjebał tu faktycznie. No niektóre mury są tam lekko rozjebane, wiesz? Trzeba będzie naprawić chyba. Będziemy się stąd przenosić, kurwa. Tu będzie czystka. A jeszcze czystka idzie. Na tą czystka będzie bazę, a my będziemy na innej chopie. No, no w sumie można tak zrobić. Bez stresu. Wszystkich przeniesiemy i wyjebane. Zostaw mojego nosorożca, kurwa. Ja co tylko daję przez ludzi. Daję. Chuju. Sam dajesz, chuju zboczony. Mięso inno daje. Ten co chciałby dawać. Co, już koniec? Na sekundę. Ciągle dopiero. Z której strony? Ten zwierzęta powyciągał na zewnątrz. Pojebane. Niech się bawią. Niech się bawią. Co? Na dole są. Tu małpy są na dole. Tu idą. Hej. Niedźwiedź, pantera, coś tam jeszcze, dwa goryle, kozica, główne wyjście, na dole przy wodzie. A, tu idą. Przynajmniej nikt nie powie, że braknie skór. Ol, mam nosorożca, kurwa, wielko. My nawalamy z tym, a ty się poszedł bawić z nosorożcem, no? No. Ej, chciałeś sobie jakiegoś gościa złowić, nie? No to widzę, coś tutaj. Czwórka jaka? Nie wiem, co to jest, a to jest łucznik chyba, nie. A, czwórka łucznik. Chyba nawet nie czwórka, bo na strzała pacnieca to raczej nie, bo czwórki walczą. Nie miał za tego nikt. Łamy, a ten się kurde bawi, no. Kto to kurwa mówi? Jeszcze kurwa idą, no ja pierdolę. Ile ich tam będzie? Thank you.
9, a co? Idzie zaraz kolejne. Pojawiają się małpy. Sarny, nie wiem co zajęłoby dobrze, żeby sarny się respiły. Nie wiem. Co to, jakieś wilki? Kurwa nie. Yeti! Wiesz, że tam sam jesteś, bo Enos się bawi tutaj. Ja jestem przeciążony. O, łazi tu, coś w środku. A czemu ty łazisz, kurwa? Czemu ty łazisz? Dawaj. Aha, no. Fajne, fajne. Fajne, fajne. Może pan teraz nie zajmie. Chodzi se, kurwa, chodzi se, no pan. Zajebali, za dłużej. Idź Enof mu tam pomóc, a nie. No i dasz, co ty odpierdalasz? Ja muszę skóry zanieść. Z góry to ty tutaj wkładasz. O. O kurwa, ile skóry ty nie widziałem. Więcej jest, tylko nie miałem gdzie jej odłożyć. No spoko, spoko. Pełno jest skóry. Stawiać będę. Tam na dole są, czy co? Tak, no, tam gdzie jest ten. Jest chyba. Jak zwykle chuja widać. Kurwa. O, to są te, kurwa. Wypierdalać, kurwa. Co to jest? Wilkołak, ty? No, nie wiem właśnie, co to kurwa. Yeti chyba. Wilkołak. No, tam kilka ich było, ja zajebałem. Bo jacy są większe. Darmowe skóry. Skóry pantera wchodzi. Daj. Gdzie wy jeszcze ich bijecie? To jest czarna pantera przy... zaś przy... podach. Dlaczego ich bijesz, tylko mówisz, że... Jestem przeciążony. Co to nie? Zbieram skóry. To nic już czy jeszcze gdzieś? Tu nam rozwaliły trochę most, nogę mostu, ale to nic. Nie wiem, no strażnik to jest tylko pozycji kamień. Ataku się ustawił. To jest tylko kamień.
A skóry już na pewno nie zabraknie. Żarcia mają zwierzaki, które się tygują. Z niego zrobił. Spadam z gry.